Sanktuarium Longmen jest dziedzictwem pozostawionym przez najzręczniejszych buddyjskich rzeźbiarzy. Posągi stworzyli rzeźbiarze w ciągu ponad 600 lat, poczynając od 493 roku. Groty wykute są w 60-metrowym klifie. W 183 jaskiniach skalnych znajduje się ponad 100 tysięcy wyrzeźbionych postaci Buddy, jego uczniów i strażników oraz skalne kaplice i świątynie. Największą atrakcją całego obiektu jest 27-metrowy posąg siedzącego Maitreyi, Buddy przyszłości. Starożytne miasto Luoyang, położone na południe od Żółtej Rzeki, było stolicą 10 dynastii. Obecnie to ponadmilionowa aglomeracja. Około 10 km od Luoyang znajduje się świątynia Białego Konia, która uchodzi za pierwszą chińską świątynię buddyjską. Legenda głosi, iż święte księgi zostały przywiezione do Luoyang na Białym Koniu i stąd właśnie wzięła się nazwa świątyni. Obecne zabudowania świątynne pochodzą z późniejszych okresów. Nanking to miasto położone na południowym brzegu Yangtze, liczy 5,5 miliona ludności. Szczyci się bogatą przeszłością, w której dwukrotnie było stolicą państwa. Najpierw we wczesnym okresie panowania dynastii Ming, a później jako stolica Republiki Chińskiej na początku XX wieku. W latach 1937-1945 miasto ucierpiało podczas okupacji japońskiej. Całkowitemu zniszczeniu uległo Stare Miasto. Zniszczeniu nie uległa jedynie świątynia Konfucjusza z XVIII wieku. W latach 80. XX wieku starówka została odbudowana na wzór zniszczonego miasta.
Na zalesionym wzgórzu, położonym na wschód od Nankinu, znajduje się pochodzące z początku XX wieku mauzoleum doktora Sun Yat-sena, ojca Republiki Chińskiej. Kompleks zajmuje teren o powierzchni około 8 hektarów. Do mauzoleum, leżącego na szczycie wzgórza, prowadzi szeroka, wielostopniowa aleja.